Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo. Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk 591. Panie ministrze, mógł pan tutaj stanąć przed wszystkimi i powiedzieć, o co tak na dobrą sprawę chodzi. Część posłów już tutaj powiedziało, ale pan powinien tutaj wyjść i powiedzieć. Chodzi o 590 prawie milionów złotych, których państwu brakuje w budżecie i których chcecie wyciągnąć z kieszeni wszystkich podatników. Wszystkich podatników. A Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi nie dla likwidacji ulgi internetowej, nie dla ograniczenia rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów i nie dla zmiany ulgi na dzieci, tak jak państwo proponujecie. Otóż państwo pakowaliście to bardzo ładnie. Pan minister Rostowski wielokrotnie mówił, że przede wszystkim ulga dla dzieci będzie skierowana do tych rodzin, które są wielodzietne. Do tych, które mają trójkę, czwórkę i więcej dzieci. Tak, aby zadbać o tą politykę prorodzinną. Brzmi bardzo dobrze. Idea słuszna. Ale kiedy wczytamy się w ten projekt, to prawda jest zgoła inna. I tak jest z każdym z tych trzech propozycji. Ale rozpocznę od ulgi internetowej. Dużo tutaj słyszeliśmy, że w 2004 roku z 7% do 22% została zmieniony podatek VAT na usługi internetowe. No i rekompensatą miało być odpis, możliwość odliczenia 760 zł. A 4 miliony ludzi korzysta z tej możliwości. Państwo chcecie wyciągnąć z kieszeni podatników 424 miliony i zlikwidować tą ulgę. I gdyby minister Rostowski przyszedł i powiedział, że te pieniądze chce przeznaczyć między innymi na to, aby walczyć ze wykluczeniem, dostępem do internetu na terenach wiejskich. Zresztą pan minister przed momentem o tym mówił, że jest pewien problem, że tam internet nie dociera, że powinniśmy robić wszystko, żeby to zrobić. To państwo chcecie tylko i wyłącznie zabrać i przekierować do innego resortu. Nie myślicie o tym, aby internet w Polsce się rozwijał. I to jest jedyna państwa propozycja w tej sprawie. O ograniczeniu rozliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów przez grupę naukowców, wynalazców, dziennikarzy, artystów będzie mówiła pani poseł Krystyna Łybacka. Ja skupię się na zniesieniu ulg z tytułu wychowania dzieci. Dziś, jak wiemy wszyscy, każdy może odpisać 1112 zł, roczna kwota odliczenia na każde dziecko. Liczba korzystających, tak jak tutaj już była mowa, to blisko 4 miliony osób. Po zmianach, panie ministrze, i pan tego nie napisał w uzasadnieniu, a odniosłem wrażenie, że przed momentem pani poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego czytała tylko i wyłącznie uzasadnienie, jako państwo przygotowaliście. Tak na dobrą sprawę, połowa rodzin z trójką i czwórką dzieci nie będzie mogła skorzystać z pełnego odliczenia. Otóż pan doskonale powinien o tym wiedzieć, że z danych GUS wynika, że blisko 50% rodzin z czwórką dzieci jest dzisiaj zagrożonych ubóstwem i tym samym dochód całej rodziny nie przekracza 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Niech pan minister dzisiaj wytłumaczy, jak rodzina z trójką, z czwórką dzieci ma odliczyć kwotę tych 6100 zł podniesionych, mówię o czwórce dzieci, skoro dochód na rodzinę to 30, a nawet czasami nie, tysięcy złotych netto na rękę rocznie. Kiedy rodzina mogłaby odliczyć, to musiałaby przynajmniej zarabiać około 60 tysięcy złotych netto. Jak pan to policzył, panie ministrze? Pan pokazuje w uzasadnieniu, że 3 miliony złotych do tej propozycji rząd dołoży. Ale przecież dane GUS-u są jasne i te informacje są jawne. Przecież to można sprawdzić. I doskonale pan wie, że państwo proponujecie tylko i wyłącznie ulgę dla tych bogatych, dla tych, którzy dużo zarabiają, mają duży podatek i od tego podatku mogą odliczyć. Bo przecież, żeby odliczyć, to trzeba mieć odpowiednie wynagrodzenie, odpowiedni podatek. Pan tutaj razem z panem ministrem Rostowskim świetnie mydlicie oczy, mówiąc właśnie, że to jest właśnie polityka prorodzinna. To jest nastawieniem na trójkę i czwórkę dzieci. Ale doskonale wszyscy wiemy, że będzie wręcz odwrotnie.
Niestety więcej straci niż zyska na tej propozycji. I dlatego Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował przeciw i będzie wnioskował o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo.